Kolejny event to kolejna promocja na supercoinsy.pl. Kupując monety podczas tego promo możecie wygrać kolejne świetne karty, a z kodem widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki. Link znajdziecie w opisie filmu. Polecam! Siemanko, z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie mecz o awans do elitarnej dywizji. Jeszcze przed premierą gry mówiło się, że będzie to niby liga przeznaczona do prosów, no ale skoro ja gram o awans do niej, no to chyba jednak taką ligą nie jest. Oprócz tego oczywiście pootwieramy sobie jeszcze trochę paczek, bo pojawił się w FIFA nowy event i są te karty live z Ligi Mistrzów, Ligi Europy i z Ligi Konferencji. Nagrywam to w piątek, stream będzie w sobotę, także jeszcze nie wiem, co z tych paczek mi wyleciało, ale mam nadzieję, że było dobrze. Liczę na to, że naprawdę coś dobrego trafimy, bo chciałbym sobie ulepszyć moją drużynę. Myślałem nad zakupem jakiejś ikony, także liczę na to, że wyleci nam coś, co umożliwi nam sprzedanie tego i kupienie później czegoś fajnego do składu. No ale jak będzie, no to zobaczymy. Wy w każdym razie subskrybujcie koniecznie kanał, klikając taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole razem z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć sobie, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia, wtedy nic Was nie ominie i o wszystkim będziecie wiedzieć na bieżąco. Oprócz tego zostawiacie łapki do góry, moi drodzy, tym bardzo mnie wspieracie, poprawiacie zasięg filmu i tak dalej. Także z góry dziękuję, a w komentarzu napiszcie mi może, w której wygracie dywizji. Sponsorem kanału jest Superbet, legalny bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Ta jedenastka, moi drodzy, właśnie rozpoczyna spotkanie o awans do dywizji elitarnej. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Pokaż mi skład rywala, no i... No, nie jest to najlepsza jedenastka, nie oszukujmy się. No to cyk, lecimy z grubej rury. Neymar ładnie skrzydełkiem do środeczka, borol, ruletka. Pięknie to zrobił Neymar, czy to będzie gol? Neymar! Prawie. N'Golo Kante, świetne przejęcie. Cristiano Ronaldo! I mamy, moi drodzy, 1-0. Elitarna dywizja, troszeczkę bliżej, ale jeszcze się nie cieszmy. Jeszcze trzeba dotrzymać ten wynik do końca, przynajmniej dotrzymać. Kante, Bruno Fernandes, ajajajajaj. A co będzie? O, rzut wolny mamy. Okej, dobra, z takiej odległości to może być groźne. A Messi, aj, chyba trochę za bardzo mi to zjechało. Messi i co tam się dzieje? Słupek, nie wiem, czy tam bramka jeszcze chyba to dotknął. W każdym razie gola niestety nie ma. Cię, długa piła, Ronaldo, zgraj to. Bardzo ładnie, Bruno Fernandes, tam jest Kylian Mbappe, świetna piłka, Mbappe, końcowa linia, podanie Ronaldo, jest 2-0, 38 minuta spotkania, prowadzę 2-0, zepsuć się tego już nie da. Neymar, jeszcze przed przerwą może strzelimy jednego, no to by było świetne. Neymar, pięknie, 3-0. Aha, okej. Neymar do Cristiano Ronaldo, Bolrol strzał i to jest gol, moi drodzy. Portugalczyk robi Dobra, teraz już chyba totalny luz. Neymar, piękne elastiko, jesteśmy już w polu karnym. Neymar, ojojoj, co tu kręci Cristiano Ronaldo? No musiał to wykorzystać, tu nie było innej opcji, no. Taliszka, Benjeder, dobra, strzelaj sobie to teraz, to już możesz strzelać w ramki, gościu, elo. Dobra, 90 minuta, moi drodzy, to będzie już koniec meczu, ale najpierw jeszcze Cristiano, jeszcze raz na 6-2 i takim oto sposobem Portugalczyk potwierdza, że na ten awans po prostu zasługujemy. I to jest koniec, koniec spotkania, moi drodzy. Witamy w dywizji elitarnej. Oj, to naprawdę się stało i to szybciej niż myślałem. Mamy raptem połowę października, a ja już jestem w najwyższej możliwej klasie rozgrywkowej, jeżeli chodzi o Division Rivals. Teraz może być już ciężko, bo tutaj grają podobno naprawdę ogarnięci ludzie, ale jak będzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że dobrze. Tutaj wszystko poszło jak należy, mam nadzieję, że również jak należy wszystko pójdzie na streamie, którego odpalam sobie jakby jutro, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, tak jak już Wam mówiłem, jest piątek. Zobaczymy, co nam wypadnie, wydaję kilka tysięcy FIFA pointsów, otwieram paczki za ważne mecze, mam nadzieję, że będzie dobrze, na tyle dobrze, żeby coś w moim składzie ulepszyć. Ale zanim paczki i ulepszanie składu na streamie, no to jeszcze, moi drodzy, kilka słów o piłce nożnej, bo dzisiaj oczywiście niedziela, najlepsze ligi grają w najlepsze i przedstawiam Wam propozycję mojego kuponu na mecze, właściwie dzisiejsze, jutrzejsze, jeden z tych meczów jest jutrzejszy i ja na mój kupon daję sobie dzisiaj to, że Atalanta zwycięży z Empoli, moim zdaniem powinni sobie poradzić, są oczywiście mocniejszą drużyną, do tego dorzucam sobie remis lub Sevilla w meczu wyjazdowym Sevilla z Celtą Vigo. Celta radzi sobie średnio, Sevilla naprawdę nieźle wygląda i myślę, że przynajmniej jeden punkt powinni w tym meczu zgarnąć. Newcastle Tottenham, tutaj również podwójna szansa, remis lub Tottenham. Newcastle nie radzi sobie najlepiej, jeżeli chodzi o początek tego sezonu, natomiast Tottenham wygląda jak to Tottenham, raz lepiej, raz gorzej, ale suma summarum myślę, że Totki
powinni ten mecz wygrać lub zremisować. Napoli Torino, tutaj stawiam na Napoli, które widzę włoskie, prezentuje się świetnie. Myślę, że wygrają. I Deportivo Alaves z Betisem. Tutaj podwójna szansa na Betis. Deportivo Alaves wygląda bardzo, bardzo średnio. Natomiast Betis solidnie się prezentuje, więc myślę, że tutaj powinni zawodnicy z Sevilli wygrać lub zremisować. I tak wygląda mój kupon. Stawiam sobie dwie dyszki. Do zgarnięcia mam około stówkę, także naprawdę fajna sprawa, jeżeli bym wygrał. Natomiast wy, moi drodzy, jeżeli jesteście pełnoletni i chcielibyście spróbować swoje siły na Superbecie, no to zapraszam Was do rejestracji na Superbecie właśnie z linku podanego w opisie. Rejestrując się z tego linku właśnie i podając kod ADREAN20 dostaniecie freebet do 20 zł, przy minimalnie wpłacie 50 zł i będziecie mogli skorzystać z innych bonusów wynikających z oferty powitalnej w Superbecie. Także wszystkich zainteresowanych odsyłam do opisu, tam macie więcej szczegółów. A teraz lecimy już z dalszą częścią odcinka. Ważne mecze sobie piekniemy zaraz, no czyli co, w sumie lecimy z openingiem chyba, ale zanim to jeszcze chcę sobie prześledzić tylko te karty i ich ceny, bo w sumie no ja byłem totalnie poza światem FIFA od wczoraj, od popołudnia do teraz. Przyszła najprawdopodobniej teściowa, miała urodziny wczoraj organizowane, więc wiadomo, trzeba było być. Dobra, może tak, zacznijmy od tej za 350 FP. Jeżeli będzie tragedia, to już więcej takich nie otwieramy po prostu. Czyli nie będzie tutaj ekranów, to więcej dzisiaj tych paczek nie tykam. Za 350 FP. Nie ma, no i koniec. Nie ma tematu. Nie otwieram tego więcej. To jest gówno. Teraz tak zwana gruba artyleria, czyli paczki za 600 FIFA pointsów. Uwaga, uwaga, takich paczek to chyba jeszcze w tym roku nie otwierałem za pointsy. I mamy ekrany. Kim ty jesteś? No jesteś tylko i wyłącznie Angelinho, czyli no w żaden sposób mnie ten traf nie cieszy niestety. Go, kolejna paczka za 600 FIFA pointsów. Dajcie jakiś walkout. Miło by było. Okej, ekrany znowu. Formacja, napastnik, to będzie Kramaric. O nie. Moi drodzy, ja zawsze jak otwieram paczki, to jest zawsze Gosens albo jakiś Kramaric. 600 FP znów. Kolejne. I dostaniemy za to co? Ekrany znowu, bez walkoutu. Argentyńczyk na napadzie, to będzie Icardi. No czyli znów 83 overalla i znów, no nie jest to traf, który by powalał na ziemię. Zobaczmy. To już jest czwarta taka paczka, tak? Nie, no jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Ekranów już teraz nawet nie dało. Ostatnia na razie paczka, potem pewnie jeszcze w trakcie grania Hood Champions coś sobie otworzymy. A tu są ekrany bez walkoutu. Oj, Meksyk, PS Vela, dobra. Tragedia. Paczka jak ze sklepu nie oddało tych zapońcy, to teraz może odda w paczkach za ważne mecze. I są ekrany. Niemiec na bramce, więc to nie będzie nic specjalnego. To jest Leno po prostu, 8-3 overall. Proszę, dajcie jakiś traf dobry. No Barella nie jest najgorsza, ale szału to też tutaj nie ma. 8-4 overalla co prawda, jest też Gabriel Jesus, ale Gabriel Jesus, który niestety nic nie kosztuje, chociaż wydawałoby się, że teoretycznie powinien. I są ekrany, bez walkoutu po raz kolejny niestety, ale ekrany mamy. To jest Ricardo Pereira z Leicester, no nie wiem, czy on może być coś warty, raczej bym nie sądził. Ostatnia szansa, żeby coś za ważne mecze wyleciało, złota paczka piłkarzy premium, 12 zawodników, w tym 3 rzadkich. Będzie coś, czy nie będzie? Jest walkout! Kim ty jesteś? Anglia! Napastnik! I to jest Harry Kane! No okej, okay, dobra. To jest zawsze 90 overalla. No, myślę, że nie mam prawa narzekać. No głupio by było narzekać na takiego Kane'a, nie? Oczywiście mógł to być kolega Kane'a z drużyny, Heung-min Son. I by się nikt nie obraził, gdyby nam wyleciał Koreańczyk. Ale jest Kane, jest dobrze, widzowie. Tutaj można być już zadowolonym. To jest niecałe 30 tysięcy końców. Który z tych czterech stoperów waszym zdaniem? Tu jest czwórka, moi drodzy, taka, która chciałaby wejść do tego składu. Widzę, że wy chcielibyście Alberto. Dobra, chyba kupujemy, no nie? Chyba, dobra, pierwsza ikona w tej FIFA. To już się stało teraz, już nie ma odwrotu. Nie będziemy, moi drodzy, tutaj już nic kombinować. Po prostu Alberto wlatuje do składu. No i stało się. W końcu trzeba było podjąć męską decyzję już. No i okej, moi drodzy, jak widzieliście, paczki były takie sobie. Był co prawda walkout 90+, który troszeczkę uratował ten opening, no ale było przede wszystkim ulepszenie składu w postaci Carlosa Alberto 87. No i jak mi się tą kartą gra? No, całkiem dobrze. Myślę, że mogę Brazylijczyka pochwalić i póki co, jeżeli drugi raz miałbym się na niego zdecydować i go kupić, to zrobiłbym to, bo naprawdę przyjemny jest to zawodnik. Przede wszystkim bardzo fajnie wyprowadza piłkę z obrony, a oprócz tego ma oczywiście całkiem dobrą zwinność jak na stopera i to też w głównej mierze przekonało mnie do zakupu Brazylijczyka właśnie, który z mniej zwinnym Rafaelem Varanem na obronie prezentuje się naprawdę fajnie. No i ten duet obrońców teraz mam naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jeżeli chcielibyście zobaczyć
zobaczyć test tego zawodnika na większą skalę, no to zapraszam Was na dzisiejszego streama. Dzisiaj, w dniu, w którym rzucam ten odcinek, czyli w niedzielę, stream odpalany jest około godziny 11, także wbijajcie. Tam będziemy sobie kończyć Food Champions. Na ten moment, kiedy to nagrywam, mam bilans 6-1. Właśnie już z Carlosem Alberto w składzie sobie grałem. No i naprawdę ciężko tutaj winić tego zawodnika jakoś za tą jedną, jedyną porażkę. Póki co jest ok, jak będzie dalej, przekonamy się na streamie, który, tak jak już mówiłem, w dniu wrzucenia tego odcinka o godzinie 11 rano będzie. Tymczasem ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. W tym filmie to na tyle. Zostawcie tutaj łapkę w górę, jeżeli tego nie zrobiliście. Subskrybujcie koniecznie kanał, by być na bieżąco. No i co? Trzymajcie się, na razie. Piąteczka, cześć i pa, pa!